W tej lekcji skupimy się na czasowniku partire, który oznacza wyjeżdżać. Jest to czasownik regularny trzeciej koniugacji, więc jak go odmienisz? Zanim ja powiem Ci osoba po osobie, jak to powinno brzmieć, spróbuj samodzielnie przypomnieć sobie, jak odmieniamy czasowniki trzeciej koniugacji. Więc jak odmienimy partire i. Parto. Tu parti, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite, ora su loro partono. Jeżeli potrzebujesz, oczywiście zatrzymaj nagranie, cofnij je i powtarzaj aż do momentu, gdy uda Ci się faktycznie zapamiętać odmianę tego czasownika. Jeżeli natomiast wszystko jasne, to lecimy dalej. Jeśli chodzi o czasownik partire, to musisz tutaj zapamiętać jedną rzecz. Jest to czasownik, który wymaga przyimka per. Dlatego od razu możesz zapamiętać partire, per. Jeśli wyjeżdżamy w jakimś kierunku, jeżeli wyjeżdżamy z jakiegoś miejsca, czyli odpowiadamy na pytanie skąd, to oczywiście nie, nie będziemy tutaj potrzebowali per, tylko da. Ale tutaj interesuje nas właśnie to partiry, per, bo najczęściej wykorzystujemy go właśnie, żeby powiedzieć, że wyjeżdżamy w jakimś kierunku. Na przykład, jak powiesz, że wyjeżdżasz do Włoch? Ja wyjeżdżam do Włoch za pomocą PARTIRE. Poprawna odpowiedź to PARTO PER L'ITALIA. I zobacz, pamiętasz jak było z ANDARY? Tam było VADO IN ITALIA. Był przyimek IN oraz nie było żadnego rodzajnika. Tutaj mamy już trochę inną zasadę. Nie dość, że jest PER, to jeszcze wymagany jest rodzajnik. Ponieważ państwa ogólnie wymagają stosowania rodzajników. Tamta sytuacja z in była taka wyjątkowa, można by tak powiedzieć. Ale tak ogólnie, to państwa lubią się z rodzajnikami. Dlatego wyjeżdżam do Włoch, to parto per l'Italia. A jak powiesz, po włosku wyjeżdżam do Paryża. Parto per Parigi. Tutaj, jak widzisz, nadal mamy przyjmek per, no bo parto per, ale miasta nie wymagają rodzajników. Dlatego nie ma też tutaj żadnego rodzajnika. Parto per Parigi. Przydatnym zwrotem jest na przykład wyjeżdżam na wakacje. I tutaj radzę ci to też zapamiętać, nauczyć się tego na pamięć. Parto per le vacanze. Parto per le vacancy. Ale możesz też po prostu wyjechać na jakąś długą podróż. Wtedy powiesz: parto per un lungo viaggio. Parto, wyjeżdżam per na un lungo viaggio. Długą podróż. Ale możemy też wyjechać na przykład z naszą rodziną. Więc jak powiesz po włosku: wyjeżdżam z moją rodziną. Parto con la mia familia. Parto wyjeżdżam. Kon, który pozwala nam wyrazić, z kim jedziemy. La mia familia, moja rodzina. A teraz czas na ćwiczenia. Jeżeli masz jakieś pytania, oczywiście czekam na Ciebie w komentarzach. I oczywiście zachęcam do napisania własnych przykładów z czasownikiem Partire. I wróć przy okazji do notatek z Andary. Przypomnij sobie, jak tam było, jakich przyjmków tam używaliśmy, a jakie tutaj. Warto to porównać. Ta lekcja pochodzi z kursu, który znajduje się na platformie Klub Włoskiego. Skakuj na klubwłoskiego.pl i przetestuj go za darmo.